W dzisiejszym odcinku bierzemy udział w turnieju trójmagicznym, a to jest nasz Dumbledore. Mamy tutaj gryfonów, mamy ślizgonów, niestety jestem pomiędzy najlepszych. I mamy tutaj naszych kujonów krukonów. Siema! Widzę martwe konie. A teraz jeszcze najbardziej kontrowersyjna informacja, czyli to, że ja nigdy nie oglądałam Harry'ego Pottera nawet 5 minut. Nie wiem, co się dzieje tutaj. Dlatego na pierwszą konkurencję sprawdzimy naszą wiedzę na odpropo. Będzie to quiz wiedzy o smokach. Drużyna, która zbierze najwięcej punktów, trzyma podpowiedź do kolejnej konkurencji. Ale trip. Z jakim smokiem musiał walczyć Harry Potter podczas pierwszego zadania turnieju trójmagicznego? Ja no i jak ja mam odpowiedź A. Chińskim ogniomiotem. Odpowiedź B. Walijskim zielonym. Odpowiedź C. Rogogonem węgierskim. I D. Szwedzkim. Krótko pyskim, że pysk miał krótki. My już wiemy, bo moja dziewczyna wie. My wiemy. My też już wiemy Slytherin. My też już wiedzieliśmy na samym początku. Dobrze, 3-4, pokazujemy odpowiedzi do kamery. 3-4, C. Wszyscy mają po jednym punkcie. Uwaga, pytanie numer 2. Kim zakochała się smoczyca ze Shreka? Odpowiedź A. W ciastku. Odpowiedź B. W Shreku. Odpowiedź C. W księciu z bajki. I odpowiedź D. W ośle. Skąd ty tak wiesz to szybko? Nie, no nie wiesz. Przesadzasz. Przepraszam, jeżeli czujecie się niepotrzebni, to wyobraźcie sobie mnie w tym kubie. Czekaj, Shreka też nie wyglądasz? Coś kojarzę. Ja, nie, teraz... No bo wiesz to ja tylko na YouTubie siedzę, nie? Nie. Musimy jej zrobić jakby tydzień zapoznania z światem. D, wszyscy bardzo dobrze, odpowiedź D, w ośle. Ej, następną odpowiedź ona odpowiada. Nic mi nie będziesz mówić, dyktował jak mam żyć. Trzecie pytanie. Ile smoków miała Daenerys Targaryen w serialu Gra o Tron? Jezu, tego też nie oglądałam. Ja też nie. Odpowiedź A, 3, odpowiedź B, 5, odpowiedź C, 0, odpowiedź D. Dwa. Czy ktoś tutaj w ogóle oglądał Gra o Tron? Świeży! Ja oglądałem. I pokazujemy odpowiedź D, D i P. I teraz muszę wam powiedzieć, że idziecie w remisie, bo nikt dobrze nie odpowiedział. Jest dobrze! A, 3! Kurde, przepraszam! Przepraszam, jak 3? Miała 3, jeden umarł. No umarł, no to miała 2! No idąc tą drogą w pierwszym sezonie nie miała żadnego. Dobra, no kolejne pytanie. Dobrze, no dobra, trudno. Uwaga. Muszę wiedzieć to pytanie. W jakim filmie animowanym smok o imieniu Muszu jest towarzyszem głównego bohatera? Odpowiedź A. Pocahontas. B. Mulan. C. Merida. Waleczna. I D. Shrek. Ja nie wiem. 3, 4. Pokazujemy. B, B i B. I to jest Mulan. Wszyscy prawidłowo. Nice. Mamy remis, ależ emocje. Pytanie numer 5. Jak nazywał się smok pilnujący skarbu w Hobbicie? Hobbicie, no nie. Skąd ja wiem. Odpowiedź A. Drogon. Odpowiedź B. Smaug. Odpowiedź C. Sambor. I odpowiedź D. Dragonite. Ja chciałam powiedzieć Smigol. 3, 4, tak. Szmał. No nie wiem, czy to uznać, bo to nie jest odpowiedź B. B. No dobrze, uznajemy. Yes. Pytanie numer 6. Dokończ tytuł bajki. Amerykański smok, Sam Short, Mike Red, Jake Long, Adam Sandler. Adam Sandler brzmi naprawdę przekonująco. Dobra, najwyżej no, przegrałem przeze mnie. No. Dobra, 3, 4. A, kurde, C, nie, Jake Long. Odpowiedź C jest prawidłowa. Let's go! Ja mówię do Wiki tak, dawaj ten long. Ona tak, nie, gramy w papierkami. Ale spokojnie, to ja jestem Dumbledorem, więc właśnie. Dodatkowy punkt dla Gryffindor. Nie! Nie. Pytanie numer 7. Jak wikingowie nazywali szczerbatka w filmie Jak wytresować smoka? Easy. Nie oglądałam! Poranne słońce. B. Czarna mątwa. C. Niebieska błyskawica. I D. Nocna furia. Coś mi świta. Nie mów nic. Ja wiem to, bo to moja ulubiona bajka. D. Nocna furia, nie? Pytanie numer 8. Czyim przeciwnikiem był bałwan Arktos w popularnej dobranocce? Nie oglądałam. Ezy. B. Tabalugi. C. Kubusia Puchatka. I D. Królowej Śniegu. To by nie znam. No, też to chciałam. Dobra, 3, 4. B, Tabaluga. Oto Tabaluga, dzielny Tabaluga, właśnie tam. Czym zajmował się Śmiałek, który pokonał smoka wawelskiego? Jesteśmy w Krakowie, więc nie wypada się odpowiedzieć. Uwaga, A. Był kucharzem. Odpowiedź B. Był królewskim błaznem. Odpowiedź C. Był szewcem. I odpowiedź D. Był rycerzem. Kurde, właśnie wszystkie odpowiedzi bym dała, że są prawidłowe. Był to człowiek renesansu. Nice, to mogę pionę? Bo to fajnie było. Ej, zrobiliście idealnie, jak taki kwiat. Mogę pionę? Pokazujemy odpowiedzi. C, czyli był szewcem. Szewczyk Dratewka. No i on uzupełnił jakby tą owcę tym, tą siarką, tym żywym czarnym. Ją zaszył. Tak. Stamtąd!
skąd ja to znam? Ding. U mnie w telewizji to nie leciało. Jakim żywiołem włada smok w chińskiej mitologii? Nie daję podpowiedzi, nie żeby utrudnić. Ty wiesz? A jakim żywioł, tak? Tak. A jakie są żywioły? Nie, żartuję. Nie, Patryk, już tak. 3-4! 1! 3-4! Okej, to bez zmiany. Nie zdążyły! Nie zdążyły! Zmieni już, bądźmy fair play. Jesteśmy kobietami, mamy troszkę trudniej w życiu. Ogień, wiatr i woda. Trzy różne. Zobaczymy, kto... Co jest? Tylko, żeby wam powiedzieć, Juliska dawała wodę. Okazuje się, że... Kujoni wygrali! Julitka, gdyby umiała grać na mej papierze, to by wygrała ten quiz. Żyga wodą! Ale ci woda zajęła? Ale co najważniejsze, proszę państwa, o kurde, że Gryffindor przegrał, tak? Wasze najważniejsze. A ty zapiluj swoje różki! Czy mogę napisać? Możecie zapisywać odpowiedzi. Dobrze. Super. Wasza podpowiedź to... Aha. Spójrzcie na mnie. To i co ja mam teraz zapisać, stary? To wyjaśni się już podczas kolejnego zadania, w którym stawką będzie życie jednego z was. Lewa na dole, prawa klaska. My chcemy, żeby Slytherin przegrał ogólnie. Oni są najgorsi. Dostaniesz podpowiedź, więc patrz, co robię. Nic więcej nie mam. Slytherin przegrywa. Drugie zadanie oczywiście związane z wodą. Jedna osoba z pary jest zagrożona tym, że wpadnie związana z rękami do wody. Wy możecie ich uratować. Ostatnia osoba, która zostanie nieuratowana, pada. Ale też kolejność, której będziecie wygrywać, ma znaczenie, bo każde miejsce to jest dodatkowe 30 sekund w labiryncie. Zupełnie jak w turnieju trójmagicznym. No i ogólnie to chciałem mieć w dupie i wrzucić kostka, żeby wpadł do wody, ale rzeczywiście 30 sekund jest ważne. Waszym zadaniem będzie wydobyć kluczyk z tego przedmiotu. Uwaga, wszyscy gotowi? Julia trzyma na nas kciuki. Kibicujcie, uwaga. Jezus. Czas. Start. Otóż to. Pozwól na podłogę walić. Dobra. Wika! Mocno, Ania, raz mocno. Wika! Co to chodzi? Mocno, mocno, mocno. No weź, pokręć się jakoś. Julia. A ile masz czasu? O co mi się z kluczem? Ej, zły klucz! Tu jest! O, jest! Rzucamy mi kostka, czy... Nie! Ej, one wiedziały, jak to rozwiązać! Ulicy się zagotował! I co, nie udało? Co kujonie, co to jest woda? I oczywiście... Ja jestem syrena. Czy nam pomogać w tym zadaniu? My wchodząc nie robimy nic. Stoimy oczywiście i nie używamy naszego dodatkowego czasu. Tak. I mamy, jesteśmy wszyscy na równi wtedy. Znaczy, my jesteśmy na równi, oni nie. Tak, tak. Oczywiście, dziękuję. Bo bez pomocy sobie nie wygracie, bo jesteście lamusami. Do tego profesora McGonagall. Zobacz, jak ty jesteś ubrany, lepiej kują. No, ty byś Jedno! Jesteśmy przed finałowym zadaniem w naszym trójmagicznym tym. Jestem Draco Malfoy, będziesz moim Voldemortem. Przyjmij mnie do glangu. Do gangu. Panie! Silento. Silencio znaczy. No weź, wczuj się w rolę. Najlepiej to mi się podoba ta Wika, która jest tutaj. Silencio też. Silencio. Zamknijmy. Przed ostatnią konkurencją trzeba coś zjeść. Niestety z tymi szlamami musimy siedzieć tutaj. Anulus Silencios. Ty wredna szlamo, jak mogłeś mojego przyjaciela. Żyj, ślimaki. Awakada bada. Nie masz nawet... Nie masz różdżki, ty. Oczywiście zamawiamy szybkie jedzonko i słynne piwerko. Bezalkoholowe piwo kremowe. Jeżeli chodzi o Bartka Kubickiego, to jego elektryczna miotła po prostu potrzebowała naładowania. Oliwier, Imperio, chodź, idziesz ze mną teraz. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć Oliwierus Totalus, ale Malfoy. Malfoy, słuchaj. Malfoy. Mamy ostatnią szansę na wygraną. Musimy grać nieczysto. Musimy coś zrobić im, nie wiem, pobić ich. Musimy grać totalnie nieczysto, żeby wygrać. Stary ma wtyki, mój stary zapłaci. Wiesz, o co chodzi. Może na przykład jakieś trzeba będzie załatwić jakieś zioło skrzeliste. Jak to tam się nazywało? Zioło skrzeloziele. Ty jednak... Ja z zielarną... Niby blondyn, a jednak coś tam masz w tej główce. Miotły można ukraść. Nie, co ty? Nie dotykaj takiej miotły. Mój ojciec ma same gimbusy, trzy tysiące. Mam idealne zakręcie na jakby uciszenie kogoś.
w Totalus. Dzień dobry, przyjechaliśmy na tych, na magicznych stworzeniach. Dobra, przyszedł nasz Gandalf, ale zanim... Gandalf! Przyszedł młody Dumbledore, ale zanim zacznie gadać, to zaimponuje ci, patrz. Młody. Kryształos nasz Tous. Nie działa. O, jest. Coś się zepsuło. Jest, działa. Dobra, możemy rozmawiać. Można. Nie, za znowu mam. Słuchajcie, kart są wszystkie różne, nie? Tak jest. Tak. Jezu, idealnie w ogóle, co jest? Nice. O Jezu, on złożył to. Potasy, proszę. Brakuje ci potasu? Dobra, zobaczmy. To jest pierwszoroczna szlama, to dlatego. Zobaczcie, są pomieszane, widać, no, pomieszane, tak? Tak. Tak średnio bym powiedział właśnie. Proszę cię, żebyś dotknęła trzy karty. Dotykasz jedną. Stop. Dobra. Tak. Dobra. Gdzie się baby? Druga. Jezu, ta. Druga, uczciwie, tak? Na sam koniec leć. No. Leć na koniec. Gdzieś śmiało. Jeszcze. No dobra, śmiało. Tak. Idealnie. No i dobra. Widać, że wylosowałaś i to ty tasowałaś wcześniej, tak? Żebyś mogła wyciągnąć dłonie. Złap te karty. Tak. Rozłóż je tak i tak pokaż je tak tu. I tak pokaż do nas. Tak, to jest taki... Nie, poczekaj. Poczekaj, co to jest? Czekaj, to jest as pik, as karo, as pik i as serce. U was w domu macie taki obraz, dzisiaj zauważyłem. I ty na nim trzymasz trzy karty. To są dwa czerwone asy i jeden czarny pik. Nie, no nie wierzę. To jest. Dumbledorusie, potrzebujemy kolejnej sztuczki magicznej. To jest poważna magia, bez żartów. Bierzesz jedną kartę, którą chcesz. Wszystkie są różne, pokażę tutaj. Mogę ją zobaczyć? Tak, tak, tak. Okay. Zobacz i proszę ciebie, podpisz, proszę, to jest, uważaj z różdżka. Dobra. Możesz sprawdzić kartę? Patrz, jak sprawdzę. Chciałbym, żebyś pokazała tę kartę. Widzę. Do kamery. Ej. Ja sprawdziłem, też, wszystko jest gil, bardzo fajne karty. Wezmę od ciebie kartę, ale nie będę na nią patrzył. Okej, on naprawdę ją wziął. Widać, że ją wziąłem, tak? I wkładam ją gdzieś do środka talii, prawda? Prawda. Idealnie w środku. Ciekawe, w którym etapie dowiadujesz się. Mniej więcej, to nie ma znaczenia, możesz wiesz, potestować. Zrobimy coś zupełnie innego. Jakie znacie zaklęcia z Harry'ego Pottera? Ja znam dużo. Leviosa. Dobrze, Julitka. Jaka? Wingardium Leviosa, dobra, możesz wziąć różdżkę. Mam różdżkę. Ona będzie flying. Spróbuj. Oh my god. Wingardium Leviosa, czekaj. Ja się uczyłem tego. Skoncentruj się. Nie, no jak ona poleci do góry. Wingardium Leviosa. Leviosa. No jeszcze raz. Nie Leviosa. Wingardium Leviosa. Mocniej, jeszcze raz. Wingardium Leviosa. Jeszcze. Nie Wingardium Leviosa. 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 Wingardium Leviosa. O, widzisz? Co jest gram? Podnieś się, podnieś się. Odwróć, odwróć. Flipus totalus. Nie. Dobra, teraz pytanie, gdzie są linki? A może by tak to pchnąć kolanem od spodu? Wingardium Leviosa. Jezus. Kochani, ja mam jedno zasadnicze pytanie. Nie o linkę, tylko czy jesteśmy gotowi na ostatnie zadanie z turnieju trójmagicznego? Tak jest. Zaklęcia są przećwiczone. Tak jest. Bo słuchajcie, w labiryncie wszystkie chwyty dozwolone. Nie gadaj. Proszę państwa, czas na trzecią konkurencję. Gryffindor wygrał poprzedni konkurs. Miał 30 sekund przewagi na początku. Później wypuścimy krukonów. I dopiero po kolejnych 30 sekundach ruszy Slytherin. Zasady są takie. Każdy z was ma po 3 życia. Zwycięzcą okażą się ci, których drużyna pierwsza znajdzie puchar w turnieju trójmagicznego. Albo wygra drużyna, która pozbędzie się wszystkich przeciwników. Pamiętajcie, to już nie są dziwne stwory. Jakieś straszne magiczne stworzenia. Osoby, które wchodzą do labiryntu, wychodzą zmienione. Uważajcie na siebie. Powodzenia. Dzięki. Gryffindor, przygotowany? Tak. Czas. Tak. Start. Lekoni, już się przygotujcie. Dobrali nas tak naprawdę, że przecież my będziemy tutaj... O, jak labiryn. Chodź tu. Trzy, dwa, jeden i go, 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 go. Normalnie jest szukana od razu. Lecimy, 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 lecimy. Jak najszybciej. Go. Dobra, dostał ktoś. Julita, gdzie jesteś? Ale łatwo. No nie! Straciłaś życie? Tak! Dobra, w to jestem. Dead woda! A, kurde, dead! Puchar. Puchar jest tu. I jest na samym początku. Gdzie jest puchar?
O kurde, trudno jest szukać, strzelać i... Straciłam życie. Gdzie jest Bartusz? Gdzie jest ten puchar? Gdzie jest ten walony puchar? Kurna, straciłem drugi raz. Jak kampią! Wygnie pan! O nie, straciłam drugie życie. O nie! Nie jestem dobra w takie gry strzelankowe, bo ja to się bawiłam lalkami, a nie. Chłopaki się czują jak w siódmym niebie. Strzelają! Jezus! No nie, kto mnie zastrzelił? Opowiadałam wam historię, a oni mnie zastrzelili. To mi ostatnie życie, jeżeli mnie jeszcze raz odwalą, to ja odpadam. O, to ty! Moja kobieta! Chwilisz ostatnie życie. Maciek, strzeż się, bo ja naprawdę nie umiem to grać. Gdzie jest Bartuś? Jesteś! Widzę twój cień! Tu cię mam! Ostatnie życie mi zostało. Gdzie on jest? No nie, no nie! Ej, odwalili mnie już 3 razy! Koniec! Juli to odpada! Zostało mi ostatnie życie! A nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie może być ten puchar. To ty przeładowałaś? Tak. No nie widzisz? 40% mam. Nie wierzę ci. O nie, mam koniec! 3 życia! Gryffindor oficjalnie przegrywa. Haniu! Kostko! To była wspaniała gra. Teraz czas, żeby ten labirynt mnie wchłonął. Czekaj, Hani, zaczyna wciągać bluszcz jakiś. Muszę ją uratować, mimo tego, że jest z innego tego. Moje nowe spodnie. Uratuję cię, kochana. Znaczy, uratuję cię, kumpel. Wcale ci... Gdzie oni są? To ja. Friendly Fire. Tam słyszałam kogoś. Ej, a mogę na 2 teraz? Nie! Ej, nie rozpraszaj się, kobieto! Trzymaj się, mam 10% życia, to moje ostatnie. Ja mam 100 helta. Idzie tam! Koniec! Pan... 70 helta. Nie wiem, jakim cudem na mnie trafił. Nie ma tego znicza nigdzie. Zdechłem. A nie! Jeszcze 10%! 10% ma! Dobra, mam szansę. Game over, kochany! Game over! Tak! Wiesz? Nie! 10 HP! Nie! A tu to ostatnie życie? Tak! Nie! Dobra, idę znaleźć szybko puchar! Mam! Nie gadaj! Ostatni śmiałek! Niech wróci tam, skąd zaczął! Jakąś syrenę usłyszałem! Yes! Mam go! Voldemort! Sektum Sempra! Digo! Tu jest mój! Gregory. Muszę go wziąć ze sobą! Chodź, Gregory! Mój przystojny, piękny, zdolny! Wypraw się! Syn, on nie żyje, czy co? Zginął! Voldemort go zabił! Nawet w takim stanie jest taki przystojny? Ale dobra, to nieważne, bo wygraliśmy! Slytherin!